Siemaneczko, z tej strony Doła. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sieć 5G w T-Mobile, ale zanim to zrobimy, muszę Ci powiedzieć, że niestety panie, które tutaj w salonie obsługiwały, nie miały pojęcia, o co mi chodzi, jak w 5G na kartę od razu chcą mi abonament rzucić na proszę Państwa. Czego ci ludzie tam nie szkolą, no, mają tyle do roboty, to naprawdę ja bym pracował, to bym wiedział każdy najnowszy abonament, bym wszystko wiedział na pamięć, to tego nie ma aż tak dużo. A tutaj, wielkie zaskoczenie, skąd to się wzięło? Ze słabego szkolenia po prostu, no. Dobra, ale to nie o tym. 5G, tu możemy sobie w aplikacji, bardzo fajna aplikacja. Nic nie musiałem wpisywać, żadnych loginów, samo mi się wszystko wpisało. Ustawiamy bez limitu XL 5G za 39 zł. I kupujemy. Potwierdzamy? Potwierdzamy. Bam! Great success! Usługa została aktywowana. Stan Twojego konta 11 zł. Gigabajty po doładowaniu. Dostałem 20 i bez limitu XL 5G. Również 20. Jak widzisz, 5G się jeszcze nie włączyło. Także jest słonikowego blisko. Ale nie do końca. Co tu jest jeszcze? Jakieś takie roamingi. O! 5 GB roamingu. To też nieźle. Muszę powiedzieć, całkiem sympatycznie, jak to chciałbym powiedzieć. Nielimitowane rozmowy bez limitu i bez limitu MMS i SMS-y. Ty, to fajnie. Jak mam nielimitowane rozmowy do wszystkich? No tak, tylko że 39 zł. No to jest drożej niż w jakimkolwiek abonamencie. Albo i nie. Nie wiem, po prostu teraz abonamenty, ale czekałem, aż się uruchomi to 5G. Czy muszę włączyć i wyłączyć smartfona? Co teraz, żeby sprawdzić maksymalną siłę, musiałbym zmienić na jedną SIM kartę, bo gdy SIM karty są dwie włączone, pasma są dzielone i siła jest zmniejszona o połowę, więc tutaj jest też taka historia. Dobra. Jesteśmy w speed teście. Robimy start. Serwer automatyczny. Wow. To jest na dzielonym. Pamiętaj, że są włączone dwie karty. Dobra. Wow, ale upload tak średnio. Tak średnio. Dobra. No. Żółteńki, poszłeś na całość. Dobra, teraz wyłączymy jedną z kart. Plus został wyłączony i teraz zostaliśmy tylko na jednej karcie, tylko na 5G. Bluetooth mam włączonego, ale to nie ma znaczenia żadnego. Testujemy jeszcze raz. No, bez zmian. 4G są zmiany, mamy dwie karty, czy jedną włączoną jednocześnie i to dość duże, takie wiecie, prawie 100%, nie? Ale tutaj widzę, że jest bez zmian, a jakby nie było, jesteśmy, to nie za antena. Tu jest antena, panie kolego, także jesteśmy bardzo, ale to bardzo ultra blisko. I teraz z włączoną lokalizacją znalazło nam Kraków. Okej, Kraków, ale później manualnie zmienimy na Rzeszów. Czy mamy jakąś różnicę? Nie mamy. To samo. 60, 74, 75, 82. Okej. Upload, jakby miał czapkę, wygląda na trzy dychy. No, spróbujemy jeszcze inny serwer. Okej. Dobra. Zmieniamy serwer na ten, który jest aktualnie najlepszy tutaj w okolicy. Nigdy nie miałem z nim żadnych problemów, zawsze były wyniki największe. No, mówiłem, że mi się troszkę lepiej, albo i nie. Wow. Wow. No, jest troszkę lepiej. No mówię, że ten serwer 90 na... i tu jest szapka na 100%. 25, 27, czapka naprawdę do 30. Gdzie w orężu jest do 50. Tak? Zapomniałem. Czyli
Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Już jestem tak naprawdę bardzo wysoko, blisko anteny. Zaraz się pokażę. O, widzisz? Anteny są za mną. Jestem na moście, więc tutaj nic nie powinno nam przeszkadzać. Jestem nawet wyżej, także powinno lepiej jeszcze zbierać. Fu! Kurde. Włosy mi odpadły od tego 5G, panie. Nie no, żartuję, Jacek. Ale hola hola, to było w zupełnie innej lokalizacji. No to ja jestem też na to przygotowany. Gdzie jesteśmy? No właśnie. Koło Bulwederu. Klikamy automat. Kraków, ok. T-Mobile. Ok. Ok, tutaj jest troszkę więcej. Ale tak, jakbyśmy mieli czapkę na stówę. Upload? No, tak jak myślałem. Ok. Dobra, zmienimy ostatni raz już serwer i zrobimy konkluzję. Zmieniamy na spółdzielnię telekomunikacyjną. Ona jest zawsze najszybsza. Porządny serwer. T-Mobile 5G. Troszkę więcej nam dało. Nawet sporo więcej. Ale już więcej się nie da. Czy jednak tutaj nie ma czapki. Tu jest serwer. W zależności od serwera doszliśmy do 140. Ale tutaj jest. 20. Dobra, czyli jaka konkluzja? Pamiętajmy, jaka była prędkość w innych sieciach. Orange 50 na 50, czyli wypadł. Jakby nie było najgorzej, to symetryczne. W sumie jak potrzebujesz dużo uploadu, to 50 jest bardzo fajnie. Kolejny, właśnie T-Mobile. 140 na... Dobrze, powiedzmy, że na 30, bo raz było 30, raz 28. Powiedzmy, że na 30. Czyli drugie miejsce T-Mobile, a pierwsze miejsce Plus. SIM Plus 220 na 30. No i teraz już masz rozeznanie, która sieć najwięcej ci pokaże. Jest jeszcze Play, którego nie sprawdzałem, ale może wkrótce zobaczymy. No i to na dzisiaj, moi kochani. Pozdrawiam i polecam 5G, panie kolego, na kartę w T-Mobile. Szczerze muszę jeszcze dograć parę sekund, gdyż powyżej 8 minut mogę włożyć więcej reklam. Dlatego, no rozumiesz, hajs musi się zgadzać. No to słuchaj, to nie były tanie rzeczy. 40 zł poszło, a w sumie czy ja z tego korzystam? I to jest pytanie na koniec dnia. Pozdrawiam i już tym razem polecam.